Cześć, witam cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król. W dzisiejszym filmie chcę przedstawić ci 11 rzeczy, których trzeba się nauczyć w jak najmłodszym wieku. Jeśli interesuje cię ten temat, zaczynajmy. No, w dzisiejszym filmie, dzisiejszy film będzie krótki, będzie bardzo konkretny i będzie o rzeczach, których powinieneś czy powinnaś nauczyć się w jak najmłodszym wieku. W jak najmłodszym, niezależnie od tego, czy oglądając ten film masz 15 lat, czy masz lat 35, to już trzeba się nauczyć tych rzeczy, jak najszybciej, bo każda z nich, absolutnie każda z nich będzie mieć kolosalny wpływ na całe twoje życie. Będzie mieć wpływ na to, co osiągasz, jak żyjesz, jakim poziomem życia możesz się cieszyć. Więc jedziemy po kolei. Punkt pierwszy to jest myślenie na wielką skalę. Myślenie na wielką skalę. Polska, niestety, i my jako Polacy mamy przez swoją historię, czyli przez dziesiątki, wręcz tam sto kilkadziesiąt lat zaborów, przez później dwie wojny światowe, później jeszcze przez 50 lat komuny, nasz poziom myślenia jest całkowicie po prostu zepchnięty do samego dna. Ludziom w Polsce brakuje pewności siebie. Mają niską samoocenę. Nie uważają, że są gorsi od całego świata. Zawsze czują się gorzej. Mają jakieś kompleksy. Są przeładowani tymi kompleksami. I teraz popatrz się. Jeśli skala twojego myślenia jest zbyt mała, to twoje działania będą małe i efekty będą małe. Czyli nigdy nie wykorzystasz swojego pełnego potencjału. Mogłoby się okazać, stwierdzisz kiedyś, mając 50, 70 lat, dostrzeżesz, że o kurczę, jakbym jednak troszeczkę mocniej sobie stawiał jakieś tam ambitniejsze cele, jakbym myślał właśnie na większą skalę, to mógłbym zarobić w życiu 10 milionów, a nie tylko narobić kredytów, to mógłbym na przykład w życiu mieć wspaniałą rodzinę, a nie tam hajtnąć się z pierwszą lepszą dziewczyną, która mnie zechciała, nie? Więc to jest bardzo ważny temat, bo on będzie kształtować później wszystko, co inne robisz. Więc przestań się ograniczać, zacznij się motywować ludźmi, którzy coś osiągnęli. Zacznij czytać jak najwięcej biografii ludzi sukcesu. Patrzeć na to, w jaki sposób oni dochodzili do tego, co ty, żeby twój umysł później nie wywalał ci cały czas tego typu informacji, że a, jemu się udało, bo dostał milion na start, jemu się udało, bo miał bogatych rodziców, jemu się udało, bo się urodził w Ameryce i ten, żebyś nie miał tego typu myślenia, bo niestety tego typu myślenie do niczego dobrego cię nie doprowadzi. Tego typu myślenie sprawi, że będziesz takim szaraczkiem, jak mnóstwo innych ludzi w Polsce, które wszystkiego się boją, którzy się cieszą, że dostają najmniejszą krajową, którzy cały czas są pomiatani przez rząd, przez społeczeństwo, do lekarza to muszą czekać 7 lat na operację i tak dalej. No, chyba nie chcesz w ten sposób przeżyć swojego życia. Skoro oglądasz ten film, to stać cię na więcej. No i właśnie, zacznij więcej od siebie wymagać. Bo nawet jak postawisz sobie wyższe cele, niż wynoszą twoje możliwości, to najwyżej, kurczę, to się najwyżej nie osiągniesz do końca. Ale dużo lepiej, popatrz się, postawić sobie cel, że na przykład w 10 lat zarobię 10 milionów złotych i zarobić piątkę, nie? Zarobić 5 baniek w tych 10 lat, niż postawić sobie cel, że w 10 lat to ty spłacisz 1/3 kredytu na mieszkanie i spłacić ten kredyt, nie? Więc stawiaj sobie wysokie cele. Druga rzecz, to jest naucz się porażek. Naucz się tego, żeby ponosić porażki w życiu. Naucz się tego, żeby upadać. Co jest najważniejszą rzeczą, jak uprawiasz jakiś sport walki, czy uczysz się jeździć na nartach, czy jakiś w ogóle sport, w którym no, duże jest ryzyko tego, że się człowiek wywróci. To jest to, żeby nauczyć się upadać, żeby upadając nie połamać sobie wszystkich kości, tylko upaść, wstać i iść dalej. I to jest normalna rzecz. Nikt jeszcze nie nauczył się jazdy na nartach, nigdy się nie wywracając. Nikt jeszcze nie nauczył się jakiejś sztuki walki, czy to jiu-jitsu, czy jakichś innych rzeczy, nie umiejąc padać na matę. Więc naucz się tego, żeby porażki nie demotywowały cię, żeby porażki nie sprawiały, że się wycofujesz, żeby porażki nie były czymś, czego się lękasz, tylko czymś, co z otwartymi rękoma po prostu witasz w swoim życiu. Dlaczego? Bo to właśnie te porażki pozwolą ci osiągać sukcesy. Człowiek podczas porażek się uczy, bo skąd my czerpiemy, dlaczego my w życiu wygrywamy, dlaczego osiągamy sukcesy? No osiągamy dlatego, ponieważ mamy jakieś doświadczenie, nie? Nabiliśmy pewnej wiedzy, doświadczenia i dlatego robimy coś dobrze. A skąd się bierze doświadczenie? Doświadczenie bierze się właśnie z porażek, najwięcej z różnych złych decyzji i tak dalej, kiedy możemy wyciągnąć wnioski, nauczyć się czegoś i później robić coś lepiej. Więc ty nie bądź perfekcjonistą, nie oczekuj od siebie, że będziesz idealny, bo nigdy nie będziesz. Nie oczekuj tego od siebie, że wszystko ci się będzie udawać, bo nigdy się coś takiego nie zdarzy. Dochodzenie do jakiegokolwiek sukcesu w życiu jest obarczone jeszcze większą ilością porażek i trzeba właśnie się nauczyć z nimi żyć. Normalnie po prostu iść do przodu, coś mi się nie udało, okej? To patrzę, dlaczego się nie udało, wyciągam wnioski, idę dalej i nie poddaję się, dopóki nie osiągnę tego, co chcę. Punkt trzeci, to jest równowaga życiowa. Bardzo ważna rzecz.
Od najmłodszych lat. Od najmłodszych lat. Bo popatrzcie, nawet człowiek, który skupi się w młodości, powiedzmy, no, zmotywował się, ogląda filmy Krzysztofa Króla, jest dopiero w 8 klasie podstawówki i stwierdza, kurczę, ja to teraz będę tylko czytać książki, będę tylko zapieprzać, robić kasę już w ogóle, jak najszybciej otworzę swój biznes, nie? I będę cisnąć i robić wszystko, co się tylko da w tym kierunku, nie? I będzie siedzieć taki dzieciak i cały czas wszystko robić. Obudzi się w wieku 30 lat, że on w ogóle nie miał dzieciństwa, że nie miał młodości i zacznie mu odbijać. Zacznie wtedy, mając już żonę, dzieci, to zacznie chlać po imprezach, biegać gdzieś tam, wyrywać pajęki i zabierać do domu, zapominając, że ma żonę i dzieci w domu. I będą różne rzeczy. Widziałem takich ludzi często, nie? Którzy właśnie nie przeżyli swojej młodości nigdy. I później na starość im odpieprza, już jest trochę za późno wtedy. Więc zachowaj tą równowagę, bo popatrz, ja na przykład, nawet będąc gdzieś w liceum, studia, w tym czasie, nie? To potrafiłem imprezować. Kurczę, ja zaczynając studia miałem 2 firmy, kończąc miałem 4. Czyli prowadziłem kilka biznesów równolegle. Oprócz tego robiłem jeszcze magistra na informatyce na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Oprócz tego jeszcze organizowałem imprezy i były takie, no, lata w sumie nawet, że od wtorku do niedzieli codziennie miałem imprezy jakieś. Wtorek była jedna impreza, środa były chyba 2 imprezy, w czwartek mieliśmy 3 na raz, w piątek, w sobotę po jednej i w niedzielę jeszcze robiliśmy imprezę w tramwaju. Imprezę w tramwaju, tak jest, w Krakowie. Więc imprezowałem jak popieprzony, bo wybawiłem się za wszystkie czasy, nie? Ale równocześnie zarabiałem pieniądze, uczyłem się biznesu, równocześnie robiłem studia, równocześnie gdzieś tam tworzyłem jakieś związki, więc właśnie zachowywałem pewną tą równowagę w swoim życiu. Więc naucz się właśnie tego, bo te rzeczy można pogodzić. I co więcej, im lepszą równowagę będziesz zachowywać, tym lepiej ci będzie szło we wszystkich tych partiach życia. Bo po prostu te rzeczy nawzajem się wzmacniają. Jak masz fajną dziewczynę, fajny związek czy fajnego chłopaka, to dużo łatwiej ci się wtedy pracuje, dużo łatwiej ci wtedy pozytywnie i szczęśliwiej podchodzi się do życia. Możesz wtedy dużo więcej osiągać w biznesie, nie? Jak zarabiasz fajne pieniądze i tak dalej, no to z kolei nie marudzisz w związku, nie cierpi na tym twoja pewność siebie i lepiej ci się tworzy związki, nie? Jak masz fajnych kumpli dookoła siebie, fajne towarzystwo, fajne otoczenie, które mobilizuje cię do działania, to będzie wpływać na wszystkie inne obszary twojego życia. Więc chodzi o to właśnie, żeby nauczyć się tej równowagi. Uczymy was tego właśnie w wyzwaniu 90 dni. Punkt 4. To jest inteligencja finansowa. Tego to się trzeba nauczyć, kurde, tego to powinni uczyć jeszcze w przedszkolu. W przedszkolu małe dziecko powinni nauczyć, dostajesz od mamy na przykład złotówkę, to 50 groszy odkładasz do świnki skarbonki, a 50 sobie możesz tam wydać na lizaka, nie? Nie wiem, ile teraz lizaki nawet kosztują. Kurde, nie jadłem lizaków z 20 lat albo z 30. Nie byłem nigdy fanem. Natomiast, żeby nauczyć tego człowieka od najmniejszych lat, najmłodszych lat, bo to jest w głowie. Popatrzcie, my na przykład, ja pamiętam jak kiedyś był jakiś wywiad czy rozmowa z Jackiem Ma, czyli jednym z najpotężniejszych ludzi na świecie. Gościu, który założył Alibabę, AliExpress, te wszystkie portale, oprócz tego tam jeszcze ma mnóstwo biznesów, nie? Ale gość jest miliarderem. I kiedyś go zapytano, bo była rozmowa chyba w Stanach, nie? I on tak mówił, no, że Chiny się rozwijają bardzo dynamicznie i w ogóle, i tam go zapytała jakaś reporterka, no ale co wy zrobicie, tak wam dobrze idzie, bo jest dobra koniunktura na rynku, a co wy zrobicie, jak przyjdzie kryzys? I on wtedy powiedział tak, jak przyjdzie kryzys, to my będziemy szczęśliwi, najszczęśliwsi na świecie. Dlaczego? Bo wy w Ameryce to wszystko macie na kredyt. Samochody, domy, mieszkania, rzeczy, które sobie kupujecie, telefony, nawet komputery, nawet ubrania, nawet gacie ostatnie na kredyt biorą, nie? I wy macie po prostu wszystko na kredyt, więc wam jak przychodzi kryzys, to bankrutujecie, to tracicie swoje nieruchomości, wali wam się całe życie. My w Chinach z kolei, praktycznie tych kredytów to nikt by nam nie dał, więc my się nauczyliśmy oszczędzać, my mamy oszczędności. My mamy na plus pieniądze, nie? Wydajemy, a oprócz tego jeszcze mamy swoje oszczędności. Więc do nas jak przychodzi kryzys, to my się cieszymy, bo możemy wszystko taniej kupić, jak na przecenie, nie? I to jest właśnie ta różnica w myśleniu. To jest inteligencja finansowa, jak widzisz. I dlatego Chiny potrafiły w 30 lat przenieść się z punktu, no, jakiejś tam, powiedzmy, poziomu życia, jak w Birmie, do najbogatszego teraz i najbogatszego kraju świata i najpotężniejszej ekonomii, w której ludzie naprawdę żyją już na wysokim poziomie. Polecam ci przejechać się do Chin, naprawdę już tam za miskę ryżu nikt nie robi. Natomiast Stany, cały Zachód, no się kitrają. No co w Europie? Nic się nie buduje w ogóle i tak dalej. Praktycznie wszystko jest takie zastane, nie? Oni idą do przodu po prostu jak burza w stosunku do nas. Bo właśnie mają inną mentalność, jeśli chodzi o biznes. Więc naucz się właśnie inteligencji finansowej. Kolejna rzecz. Zresztą tego też was uczymy w wyzwaniu 90 dni.
Kolejna rzecz, punkt piąty, to jest planowanie twojego życia, żeby od już najmłodszych lat starać się planować to życie. Nie po to, żeby od razu mieć już plan w wieku 15 lat, 20 czy 25, stworzyć sobie plan i do 80 go realizować, bo rzadko kiedy to się uda. My się zmieniamy jako ludzie, uczymy się czegoś na temat siebie, nie zawsze też mamy klarowno, jasno już wszystko sprecyzowane, to co byśmy chcieli osiągnąć, nie? Natomiast sam proces planowania już tutaj jest potężnym narzędziem, bo on pozwala cały czas, żeby twój umysł nie tylko bezrefleksyjnie żył z dnia na dzień, nie tylko po prostu żarł, spał i oglądał telewizję, tylko właśnie po to, żeby widział to swoje życie w perspektywie, okej, okay, mam średnio 80 lat, na przykład, czy może 90, zależy ile planujesz żyć, rozpisuję sobie to na kartce i myślę, co ja bym chciał kiedyś osiągnąć, nie? To już jest potężne narzędzie, przepotężne narzędzie, które trzeba stosować. Też was tego uczymy w wyzwaniu 90 dni oczywiście i też na webinarach was tego uczę. No właśnie, bo chcecie od razu zaprosić na potężny, nie niesamowity webinar, który poprowadzę dla was już w najbliższą niedzielę o godzinie 10. Uwaga, o 10. O 10 rano będzie takie szkolenie, że wypadniesz z butów, bo będzie to szkolenie na temat tego, jak pozbyć się różnego rodzaju blokad i ograniczeń z twojego życia. Na tym szkoleniu pokażę ci, jak znaleźć różne przekonania, błędne przekonania, które siedzą w twojej głowie i dotychczas blokowały cię, nie pozwalały ci osiągnąć tego, co byś chciał w swoim życiu. Więc już teraz zatrzymaj ten film i w przypiętym komentarzu czy w opisie filmu znajdziesz linka do zapisu. Od razu zapisz się na to szkolenie, bo jest zupełnie darmowe przez internet i dostaniesz tam taką niesamowitą wiedzę, że, no tak jak mówię, nie będziesz pod wrażeniem. Więc od razu zapisz się i zaraz wracamy ponownie do filmu. No, mam nadzieję, że się nauczyłeś, bo jak nie, to co to ma być? Nie wolno odkładać na później tak wielkiej szansy, żeby za darmo zdobyć tak potężną wiedzę. Od razu zapisuj się, a my jedziemy dalej. Punkt szósty, to jest nauka języków. Moi drodzy, tego się trzeba nauczyć, chociaż angielskiego. Mówię, nie musisz mówić w 5 językach, bo prawdopodobnie ci to nigdy w życiu nie będzie potrzebne, chyba że chcesz być tłumaczem. Ale angielski to jest podstawa. Naprawdę, bez znajomości angielskiego jesteś zamknięty po prostu w małym polskim światku. Jesteś zamknięty, możesz kontaktować się tylko i wyłącznie z Polakami, czytać polskie książki, oglądać polskie filmy, albo zagraniczne tylko z napisami, albo z dubbingiem, z lektorem, którego tylko chyba w Polsce się używa. Jak zapytasz ludzi gdzieś na świecie, czy słyszeli o lektorze w ogóle w filmach, tam mają po prostu podłożone tam dźwięki kobiety czy mężczyzny i tak dalej, a nie innego gościa, który czyta wszystko. No, w każdym razie, bez nauki języków po prostu, kurczę, no, w życiu bym nic nie osiągnął. W życiu bym nic nie osiągnął. Większość książek, które przeczytałem w życiu, to były książki po angielsku. Podróżując po kilkudziesięciu krajach świata, ze wszystkimi gadałem po angielsku. Mieszkam tutaj w Tajlandii, mam firmy na różnych kontynentach, w różnych krajach. Zatrudniałem programistów z kilkunastu krajów świata, gadając z nimi po angielsku. Mam żonę Tajkę, z którą rozmawiam po angielsku. Mam tutaj obsługę, z którą, okej, mówię po tajsku, ale też po angielsku mógłbym się jakoś tutaj odnaleźć, więc jest to rzecz w ogóle podstawowa. Jeśli chcesz cokolwiek osiągnąć więcej niż tylko jakieś minimum, nie być takim po prostu analfabetą, jeśli chodzi o skalę światową, to naucz się tego angielskiego. I o najlepszą metodą do tego jest nasza aplikacja Lingling. Ja nagrałem tu już dla was parę filmów właśnie o nauce angielskiego, więc sobie poszukaj, wpisz sobie w wyszukiwarkę. Nauka angielskiego, wyzwanie 90 dni. Znajdziesz kilka filmów z fajnymi poradami. Natomiast koniecznie pobierz sobie tą aplikację naszą Lingling. Kilka pierwszych lekcji jest darmowych, więc za darmo sobie ją zainstaluj. Sprawdź, jak ci się podoba taka forma nauki, później możesz dokupić kolejne pakiety. Natomiast jest to aplikacja do ultra szybkiej nauki słownictwa. Nauka języka, to jest zwłaszcza angielskiego, to jest tak naprawdę posiadanie jakiejś bazy słownictwa, tysiąca, kilku tysięcy słów. Do tego naucz się 5-10 piosenek, pogadaj kilka razy z kimś po angielsku i zobaczysz, że już będziesz w stanie komunikować się z ludźmi. Bo języka nie uczymy się po to, żeby mieć jakieś certyfikaty, w których przeważnie sprawdzane są umiejętności zupełnie nieprzydatne w życiu. Tylko po to, żebyś mógł się komunikować z ludźmi w tym języku. Więc słownictwo tutaj to jest podstawowa baza i ja tutaj daję ci propozycję, żeby sobie pobrać aplikację, która uczy tego słownictwa w najszybszy możliwy sposób na świecie. Stosując metodę właśnie powtórek rozłożonych w czasie, dzięki aplikacji Lingling nauczysz się bez żadnego problemu 30 do 40 nowych słów dziennie z języka angielskiego. Co daje ci ile? W ciągu miesiąca około 1000 słów. W ciągu roku jesteś w stanie nauczyć się 12 tysięcy nowych słów z języka angielskiego. To jest więcej niż przeciętny Anglik używa w swoim życiu. I to nauczyć się tego z niesamowitą skutecznością, więc od razu pobierz sobie tę aplikację, sprawdź, jak to dla ciebie zadziała, bo korzystają z tego miliony ludzi na całym świecie. Ta aplikacja osiągnęła ogromny sukces, więc dlaczego ty masz się nie
nauczyć. Jedziemy dalej. Punkt siódmy. To jest zarządzanie emocjami, zarządzanie relacjami, czasem, uwagą, czyli coś, co przerabiamy z wami właśnie w wyzwaniu 90 dni. Żeby umieć zarządzać różnymi obszarami swojego życia. Takimi jak emocje. Żebyś nie narzekał, żebyś był człowiekiem, który potrafi być szczęśliwy, uśmiechnięty, bo przecież pod koniec dnia do tego sprowadza się życie. Nie tylko do tego, co osiągniemy, ile pieniędzy zarobimy, jaką fajną żonę czy męża sobie znajdziemy, ale do tego właśnie, żeby każdego dnia umieć być szczęśliwym człowiekiem. Być szczęśliwym z tym, co się ma, osiągać coraz więcej, ale właśnie umieć się cieszyć tym, co się ma już teraz. Żebyś umiał zarządzać relacjami, czyli budować zdrowe, fajne relacje z innymi ludźmi, z twoimi przyjaciółmi, ze znajomymi, z współpracownikami biznesowymi w pracy, właśnie ze swoją rodziną, bo to też będzie mieć wpływ na jakość twojego życia, żebyś nauczył się zarządzać czasem, bo bardzo często słyszę od ludzi, że oni nie mają na coś czasu, ale to jest totalna bzdura. Każdy ma tyle samo czasu, wszyscy mamy 24 godziny na dobę. Jeszcze nikt nie wymyślił, jak używać czarnych dziur czy prędkości nadświetlnych, żeby ten czas sobie wyginać. Więc wszyscy mamy te same 24 godziny. Jeśli nie umiesz, po prostu, jeśli brakuje ci ciągle czasu na coś w życiu, to znaczy, że nieumiejętnie nim zarządzasz. No i ostatnia rzecz, twoja uwaga. Żebyś umiał kierować swoją uwagę tam, gdzie chcesz. W takie miejsca, które dają ci radość, szczęście, spełnienie, realizację twoich planów, a nie przejmowanie się problemami całego świata, narzekanie, patrzenie na to, co jest nie tak dookoła, dopieprzanie się do wszystkiego, czepianie się innych ludzi. Nie? Więc to są bardzo ważne rzeczy, które wpływają właśnie bezpośrednio na jakość twojego życia. Punkt ósmy. To są zdrowe nawyki podstawowe. Żeby wyrobić sobie jak najszybciej w swoim życiu zdrowe, dobre nawyki. Na przykład taki, że się wysypiasz, że regularnie sypiasz, że umiesz wstać rano, że masz zarąbisty poranek, że rano właśnie w ciągu pierwszej czy godziny czy dwóch od wstania robisz najważniejsze rzeczy w twoim życiu. To są nawyki samodyscypliny, oszczędzania pieniędzy, odkładania pieniędzy, inwestowania pieniędzy, nawyki wdzięczności, nawyki różne jeszcze inne. Czyli właśnie, żeby wyrobić sobie te nawyki, które niezależnie od tego, czego nie robisz i gdzie się twoje życie nie będzie w danym punkcie znajdować, to żebyś po prostu je cały czas stosował, bo to są rzeczy, które będą budować twoje życie, budować właśnie w długim terminie. Kolejna rzecz, punkt dziewiąty, to jest elastyczność. W dzisiejszych czasach, jak można było dostrzec po ostatnich wydarzeniach z wirusem, można zobaczyć, że niczego nie możemy być tak naprawdę pewni. Ciężko jest przewidzieć najbliższy miesiąc, a co dopiero najbliższych 10 lat. Dlatego oprócz tego, że będziesz mieć swój plan, to również trzeba nauczyć się być człowiekiem elastycznym, czyli znajdować różne sposoby na realizację swoich celów. Bo to, że popatrzcie, ktoś, kto by na przykład miał biznes eventowy, czy miał biznes jakiś związany właśnie ze sztuką, z kulturą i tak dalej, to albo może tam ssać pałki politykom i liczyć na to, że mu tam sypną ze stołu jakieś okruchy, że tam dostanie 1000, 10 tysięcy albo 100 tysięcy, nie? I tak dalej. Albo może po prostu nauczyć się, dobra, jestem w sytuacji, w jakiej jestem, nie? I muszę się nauczyć czegoś innego, znaleźć sobie inną pracę teraz, znaleźć inny sposób, żeby zarabiać pieniądze w swojej branży. Jeśli człowiek jest elastyczny, to obudzi w sobie kreatywność i będzie w stanie znaleźć takie sposoby. Jeśli nie, to będzie tylko biadolić, płakać i nic dobrego mu z tego nie przyjdzie. Punkt dziesiąty, to jest pozytywne nastawienie zamiast narzekania. Czyli żeby nauczyć się dostrzegać w twoim życiu dookoła ciebie to, co jest dobre i piękne, zamiast tego wszystkiego, co jest złe i nie takie, jakbyś chciał. To jest po prostu poziom twojego życia. Wiadomo, że świat nie jest idealny, ludzie nie są idealni, ty nie jesteś idealny i ja nie jestem idealny. Ale zamiast się skupiać na swoich wadach, zamiast wypominać komuś, czy samemu sobie ciągle wytykać to, co nie udało ci się zrobić, to naucz się cieszyć się tym, co jest dobre. Bo masz do przeżycia na tym świecie kilkadziesiąt lat. I od ciebie będzie zależeć, jak to przeżyjesz. Kiedy masz zamiar zacząć cieszyć się życiem? Kiedy masz zamiar wreszcie tak swoją psychologię sobie wytrenować, żebyś był szczęśliwym, uśmiechniętym człowiekiem? Wolisz być smutasem, narzekaczem, któremu się ciągle wszystko nie podoba? Wolisz być takim człowiekiem? To jest człowiek, którym ty chcesz się stać? Chyba nie. Więc trzeba to już zbudować jak najszybciej w sobie. Bo właśnie punkt jedenasty, najważniejszy z tych wszystkich, to jest wdzięczność. To jest nauka wdzięczności. Ile razy ja jeszcze wam mogę o tym mówić? Tysiące będę mówić, miliony razy będę wam to powtarzać. Żeby nauczyć się wdzięczności, czyli właśnie doceniać to, co masz tu i teraz, dzisiaj, bo to jest bezpośrednia wdzięczność, moi drodzy. Można postawić znak równości pomiędzy wdzięcznością a szczęściem. Wdzięczność to jest szczęście. Narzekanie i tak dalej to jest nieszczęście. I to jest tak naprawdę w twoim życiu najważniejsze, nie? Żebyś był szczęśliwym człowiekiem, bo jak zbudować 50, 80, 100 lat szczęśliwego życia? Sprawić, że każdy dzień będzie jak najszczęśliwszy, nie? A jak sprawić, żeby każdy dzień był jak najszczęśliwszy? Żeby jak najwięcej godzin w tym dniu było szczęśliwych. Nigdy nie będzie idealnie, oczywiście człowiek będzie mieć też problemy, będzie czasem wkurzony, smutas i tak dalej, nie? Ale
Ale liczy się, żeby jak najwięcej było tych szczęśliwych godzin, minut i sekund. Więc jak zrobić, żeby ta sekunda teraz była najszczęśliwsza? Proszę, patrzę się. Widzę tam przepiękne góry, nad nimi chmury jeszcze podświetlone przez słońce. Jestem szczęśliwy, bo doceniam. Widzę to, co jest piękne, że mogłem się znaleźć w takim wspaniałym miejscu na świecie, zbudować sobie tak wspaniałe życie, mieszkać tutaj. Doceniam to, że moja żona kupiła mi, popatrz, kupiła mi kwiatki. Dostałem od mojej żony kwiatki, kurczę, nie dostałem prawie nigdy od nikogo kwiatków. Muszę im aż nalać wody trochę, bo żeby mi tutaj nie zdechły kwiatuszki. Natomiast mogę się z tego cieszyć, mogę się nie cieszyć z tego, kurczę, że mi się statyw pod kamerę trochę popsuł, nie? I mogę się wkurzać na to i się frustrować, że mi w iPhone'ie ekran się znowu zepsuł, trzecim już w dziesiątce, śmiecie, kurczę, robią te dziadostwo, nie? Więc mogę się tym wkurzać, mogę się na tym skupiać i spieprzyć sobie cały dzień. A mogę spojrzeć za okno, zobaczyć, jakie jest piękne niebo dzisiaj, jaki jest piękny tutaj obszar, jakie żona mi piękne kwiatuszki kupiła, jaki jest fajny, oj, jak jest fajnie, że na przykład w niedzielę dla was o 10 będę mógł zrobić niesamowity webinar na temat właśnie pozbycia się blokad i ograniczeń i dać wam bezcenną wiedzę, która wśród was, może nie wszystkich, bo pewnie będzie na tym webinarze z 1500-2000 osób. Ale dla mnie, jak z tego nawet 100 osób, 200, nawet jakby dwie osoby miały skorzystać, to kurczę, mam taką zajawkę do tego i jestem szczęśliwy i doceniam to, że mogę to robić. Więc to jest właśnie klucz do szczęśliwego życia. Tylko to trzeba trenować, praktykować. Bo to jest pewna ścieżka nawyków w twojej głowie. Ścieżka nawyków właśnie myśleniowych. Jak ty sobie te dobre ścieżki wydeptasz, jak będziesz mieć dobre nawyki, to twój mózg będzie jak najczęściej podążał tymi ścieżkami. A jak zrobisz tam autostradę narzekania, perfekcjonizmu, wkurzania, frustracji, to też będzie podążał tymi ścieżkami. Tylko która opcja jest twoją wymarzoną? Która opcja to jest człowiek, którym ty chcesz się stać? Która opcja? Tutaj wybór należy do ciebie. Więc widzimy się w niedzielę na szkoleniu o 10. Jeśli film ci się spodobał, wrzuć wielką łapę w górę. Gigantyczną łapę w górę pod tym filmem. Kliknij koniecznie. Subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. I napisz w komentarzu swoje przemyślenia. Bo te trzy rzeczy i oglądanie filmów do końca, ale już obejrzałeś film do końca, więc dziękuję ci za to, jestem bardzo wdzięczny. Natomiast te cztery rzeczy w sumie sprawiają, że algorytmy YouTube'a będą wyświetlać większej ilości osób ten film, dzięki czemu kanał się będzie rozwijał, dzięki czemu mogę pomóc większej ilości osób, mam jeszcze większą motywację i będę robić dla was jeszcze lepsze filmy. Więc wspomagaj tutaj, wrzucaj łapy w górę, gdzie się da, pisz komentarze, gdzie się da, udostępniaj i oglądaj filmy do końca, jak najczęściej. No więc do zobaczenia w niedzielę o 10:00, trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień, cześć!